popijając coś ciepłego na to przeziębienie. Witam w nowym akcie, muszę się ogrzać, bo jestem zmarznięty. Ale tak, Valorant Defiance. To jest chyba po angielsku bunt, jak dobrze się wydaje. No i co my tutaj mamy? Here's the Outlaw. Nowa snajperka dodana do gry, fajnie. Icebox i Lotus, zmiany na mapach, więc się też temu przyjrzymy. Kuronami, czyli nowy bundle. No i Battle Pass. Okej. Okej, tego się nie spodziewałem. Okej. Stojący omen Cypher. To jeszcze jako? No nie, sowa. Okej. Dobrze, przejdźmy może sobie do Battle Passa. Zobaczymy sobie, co tutaj mamy. Klasy, gitara. Po prostu sobie przejdę, wiecie. Po każdym kroku będziemy oglądać razem skiny. Jak coś będzie fajnego, to się przyjrzymy. No to nawet fajne. Ciekawe. Chamber i maszynka do pieniędzy, no ciekawe. Fajna karta, jeżeli chodzi o gecko. A, tu jest pokazanie, że Viper jest powodorem tego, jak Omen jest człowiekiem. Taka ciekawostka. Powiem wam, że ten Vandal jest taki dziwny, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Się wyróżnia. Aż potem zaczekajcie. Aż zobaczę. Niestety, ale nie. Nie posiada on innych wersji kolorystycznych. Żygam tęczą, ciekawie. No i na końcu mamy młot, szanowni państwo. Ghosta. Crystalist Card to jest chyba zapowiedź nowego agenta. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ta karta. Wydaje mi się, że to jest zapowiedź nowego agenta. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobrze, to mamy załatwione. Teraz przejdźmy może do Stora. Mamy dwie rzeczy. Dobra, co to jest? Throwback. To jest ta nowa broń Outlaw. Za chwilę co w ogóle przejdziemy do tego i zobaczymy sobie. 1275 jeden skin, a wszystkie kosztują ciekawie. No taki podwójny karabin snajperski i kuronami, co to jest? Więc tak, jest Spectre, jest Marshall, jest Sheriff,
Vandal są... Yaiba to są takie te... Z Japonii to jest broń. Dwa sztylety połączone łańcuchem. One spray, ale ładna karta. Zawieszka. A, i przypuszczam, że zależąc się od killów, to te światełka, te kryształki będą się odpalać. Mogę się założyć. Dobra, wersje kolorystyczne. Mamy fioletową. Niezła. Śnieżno-biała. I czarna. Ciekawe. Zobaczmy sobie na banalu finishera. O! Fajnie to wygląda, teraz druga wersja. Czyli po prostu się kolory zmieniają. Powiem tak. Wygląda to ciekawie, ale jeżeli chodzi o wersje kolorystyczne, mi ta voltowa się podoba. Ta jest też spoko, ale najbardziej ta biała chyba. No, ta biała coś ma w sobie. No, czyli ile byśmy musieli wydać na to? Na tą zabawę 10 tysięcy prawie. Te dwa. Dużo. Naprawdę dużo. No ale nic. Wiecie co, ja... Ja sobie chyba daruję. No, daruję sobie chyba. Dobra, mamy dużo nowości, więc może przejdźmy sobie do zobaczenia tej nowej broni. MZW. A więc tak, szanowni państwo, jak wejdziemy sobie na menu zakupu, mamy nową broń za 2400 kredytów. Outlaw, tak zwane. Zobaczymy sobie. Zwykła broń. Widzę, że przeładowanie bardzo długie. O, patrzcie na to. Ja mam ciekawostkę, że bardzo długo się przeładowuje tą broń. Okej. Ale jak chcecie na przykład no scopa strzelić, może jeszcze raz pokażę. Oceluję w głowę. Głowę wyleci. Strzelałem wszystko. Mądry jestem. Ta celność jest taka, patrzcie, jeżeli chodzi o marszala, nie? Celujecie? Za każdym razem, nie? A tutaj? Powiem tak, nie wiem jak ta broń będzie się sprawować podczas gry, ale chęcią sobie zagram. I potem wam dam znać, co o niej sądzę. Może po tygodniu grania coś takiego. No ale nic.
To może jeszcze w tym filmie przejdźmy sobie do zmian na mapie. Więc let's go! Szanowni Państwo, witam wszystkich na Xboxie. Pierwsze zmiany na tej mapie, więc może żeby nie przedłużać, po prostu przejdę się po mapie i powiem wam co i jak tutaj się pozmieniało. Szybki recap, żeby nie tracić czasu. Że coś się tutaj zmieniło, nie? Nie, fałszywy alarm. O, tutaj widzę, że pierwsza rzecz jaka się zmieniła na respawnie, że dodali tą skrzynkę. Właśnie tego nie było, dało się skoczyć. No i przejdźmy może sobie midem. O! Aktualnie w tunelu jest okienko dołożone, którego można pikować. Ciekawostka. A tu co się wydarzyło, halo? No i główne zmiany pod B widzę. Tu już nie da się przejść, tu jest wszystko pozamykane. Ej, całkowicie tutaj zamkniętą pozycję, czajcie? Nie, tutaj jest jak było. O, proszę. Okej. Okay. Czyli tutaj stracił się ten taki wielki kontener, że można było przez niego przejść, tutaj się pochować. Całkowicie to się pozmieniało. Czyli tutaj wychodzicie albo tutaj. No i tu jest ta przestrzeń, nie? Ale to spoko. Mi się wydaje, że zmiana jak najbardziej na plus. Line-upy chyba te same zostaną. Wydaje mi się, że git, jeżeli chodzi o Iceboxa. Prawie ta mapa będzie teraz ciekawsza. Ale zobaczymy w praniu. Dobrze, szanowni państwo, widzimy się na mapie numer 2. Więc szybki recap, zaczynamy od A. Dobra. Pierwsza zmiana, która się rzuciła w oczy, nie ma już tego przejścia. Można sobie tutaj podejść. I z drugiej strony zostaje po staremu, tylko zmienili ten środek na taką wnękę. To jest chyba wszystko pod A. Tutaj dodano skrzynki. Ej, ciekawie, bo teraz... O! Można ścianę zrobić. Czyli na longu, a dostali skrzynkę. Okej. Okay. Coś tutaj się zmieniło. Raczej nie. Pod B. Tu nic. O! Jakoś szeroko tu się zrobiło. W sumie dodali o ten segment dwie skrzynki. No, Riot Games, powiem wam. Rozwijacie się. I to bardzo. No ciekawe, naprawdę. Czy takie w sumie zmiany kosmetyczne, taktyczne, powiedział. Long C. Nie zmienił się całkowicie, wszystko tak samo. O! Dodatkowa skrzynka, poszerzono side. Dwie skrzynki tutaj dali, żeby łatwiej bronić. Side jak był, tak jest. I zmienili z tej długiej skrzynki na takie dwie w rogu. Fajnie. Naprawdę wygląda to spoko. Ale wiecie, jak to się mówi, zmiany kosmetyczne wyjdą dopiero w trakcie jak zagramy na tych mapach. Więc
Myślę, że to by było na tyle, co w tym filmie chciałem wam pokazać. Wszystkie nowości mamy skompresowane w jednym miejscu. No i co dam wam znać może w filmie po... jak będę testował Outlaw. Może w weekend. Zobaczymy parę gierek sobie pogram i sobie zmontuję wszystko. I powiem wam, jak to wygląda. No, nowości nowościami. No i zobaczymy, jak to będzie, kurde, wyglądać. Dobra, to by było wszystko. Do zoba. Halo kolego, halo halo. Cześć, jeżeli jesteś nowy na kanale, a film ci się spodobał, zostaw suba, to nic nie kosztuje.